Tą nazwę znamy przede wszystkim jako określenie kroku pas de bourrée. Tymczasem taniec bourrée jest to taniec pochodzenia ludowego z prowincji Auvergne we Francji. Na dwór francuski i na sceny francuskiej opery i baletu bourrée dostało się już na początku XVII wieku. Potem stało się tańcem teatralnym. Bourrée d'Achille to właśnie taka choreografia. Jest to choreografia, która była zrealizowana w balecie teatralnym, a zapisana w traktacie Fayetta w 1704 roku. Bourrée d'Achille jest w choreografii Louis Pécoura, wielkiego mistrza tańca, wielkiego choreografa tamtych czasów. I ta choreografia jest naprawdę szczególna. Układ taneczny wykonywany przez dwóch tancerzy składa się z dwóch różnych form tańca. To swego rodzaju taka mała suita taneczna. W pierwszej części prezentują oni taniec bourrée w metrum parzystym, następnie część druga to menuet w metrum 3/4, w metrum nieparzystym i wreszcie znowu powrót do bourrée, do tańca w metrum parzystym. W tej choreografii możemy zauważyć, że taniec bourrée jest tańcem bardzo skocznym i oprócz podstawowych kroków, kroków pas de bourrée, tancerze również prezentują takie kroki jak sisson i jeté. Natomiast część, w której mamy do czynienia z menuetem, jest o wiele bardziej płynna, o wiele bardziej elegancka i też porusza się po innych liniach. Już w tej choreografii Bourrée d'Achille możemy zauważyć, że figury wykonywane przez tancerzy przede wszystkim są oparte na zasadach symetrii. I to symetrii bardzo wymyślnej. Na początku oczywiście są to linie proste, ale później ta symetria, ten zapis komplikuje się coraz bardziej, staje się bardziej dynamiczny i żywiołowy wraz z liniami okrągłymi. Na końcu jednak powracamy znowu do bardziej eleganckiej i bardziej dostojnej formy i kończymy nasz układ Bourrée d'Achille liniami prostymi i oczywiście ukłonem. Thank you.